Witam Państwa bardzo serdecznie. Takiej krótkiej konferencji prasowej poświęconej sytuacji z dzisiejszego poranka, czyli drugiej już sytuacji kryzysowej w związku z budową drugiej linii metra. Teraz mamy sytuację, gdzie po raz kolejny na trasie budowy drugiego tunelu metra dzieje się coś niedobrego. Na przykład prywatyzacja specu, która spowodowała wielki opór społeczny, mimo wszystko została przeprowadzona. Zabieranie pieniędzy dzielnicom. Budżet dzielnic w 2002 roku był wyższy niż obecnie. Niejawność decyzji urzędowych. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, dodam, że wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej według własnego widzimisię organizuje pewnego rodzaju przetargi, ewentualnie robi pewnego rodzaju ruchy związane z pieniędzmi i nie ujawnia tych decyzji mieszkańcom. Zarżnięcie sportu w Warszawie. We wszystkich miastach w Polsce władze samorządowe uczestniczą i współfinansują sport. Warszawa tego nie robi. 4,40 za bilet MZK. To jest cena największa w Warszawie, proszę Państwa. I jest tłumaczona tym, że te pieniądze przydadzą się również do budowy metra, że trzeba zarabiać na warszawiakach, na wszystkim, na czym się da. No, zwroty też są nam wszystkim jasne. Proszę Państwa, tamte wydarzenia nie miały wpływu na bezpieczeństwo i życie Polaków. Nie stwarzały zagrożenia życia. Natomiast to, co się dzisiaj wydarzyło, ewakuacja mieszkańców z dwóch kamienic, jednego biurowca siedmiopiętrowego, drugiego bloku mieszkalnego, świadczy o tym, że władze Warszawy zdaje się, że przestały panować nad sytuacją.